Leściutko. Jest sposób, który jest najbardziej skuteczny, o wiele bardziej skuteczny niż próby wybierania mniejszego lub większego zła, bo wtedy tworząc odwrotne ruchy możemy przeciwstawić się rządowi w nasz cięższy sposób. Tak jak działo się to przeciwko komunizmowi, wtedy też nie. Ja potrafię być od drewniącego Dobry. Warto tutaj poruszyć parę spraw. Poza tym, że żyjemy w kraju, w którym nas podstawowe rzeczy, jak paliwo, które już nie jest na 5, a 6 zł, chleb, cukier, inne produkty, to przekłada się na cen. Także wiele osób nie ma tu żadnych perspektyw. Zdecydowana liczba studentów. Powiedzcie, w imię czego Donald Tusk ma decydować, czy mamy iść na studia, czy nie? Czy w imię ratowania jego kryzysu, utrzymywania tego, co on tutaj zrobił, tego długu i tego bagna i tego, by naprawić jego chory kryzys, jego chore długi? Obecnie nasz dług wynosi 800 miliardów złotych. I to mamy spłacić my. Kto powinien to spłacić? Oni, a nie my. To jest ich dług. Pod Trybunał Tuska! Hańba! Hańba! No. Po prostu Tusk wie, że głupim narodem łatwo kierować i ma nas na głupców, co pokazuje za każdym. Oceni go w sposób następujący, że to kolejny z kroków do odebrania europejskim państwom suwerenności. Kolejny krok do tego, by to nie my, a Niemcy decydowali, co mamy robić z naszymi pieniędzmi. My dokładali do bogatszych państw zachodu. Więc pytamy się, Donald Tusk, gdzie twój mózg? Donald Tusk, gdzie twój mózg? Tylko matoły zamykają szkoły. Tylko matoły zamykają szkoły. Teraz oddam głos dobremu panu, który osobiście został oszukany przez ZUS. Proszę do pana tutaj. Minister Sikorski mówi o prawach człowieka na Białorusi. Dlaczego nie mówi się o prawach człowieka w Polsce? Dlaczego, pytam się, dlaczego... Kolejne pytanie należy, proszę państwa, zadać. Dlaczego ta banda, która otacza Tuska, nie dba o interesy młodzieży? Dlaczego ta młodzież musi wyjeżdżać za pracą? Ja w waszym wieku, 20 kilku lat, wyjeżdżałem do Stanów, ponieważ tam zarabiałem tyle za miesiąc, ile tu musiałem pracować rok czy dwa lata nawet. Dlatego był to sens wyjazdu do Stanów, na przykład Zjednoczonych. Yeah.
Tutaj manifestacja zostaje rozpętana.